Mateusz, proszę cię, nie sprzedawaj tych dopalaczy. Paulina, rozmawialiśmy już o tym. Muszę sprzedać to, co dostałem i potem się jeszcze mam rozliczyć. No to porozmawiajmy jeszcze raz. Błagam cię, zostaw ten temat. To ty zostaw to dealowanie. Oddaj te działki dealerom, niech oni sobie sami to sprzedadzą. Przecież nie potrzebujesz kasy. Każdy potrzebuje pieniędzy. Tak ci obiecałem, sprzedam to, co mam i potem mogę z tym skończyć. Jak chcesz. Wiesz co, ja muszę uciekać. Gdzie? Do toalety, za chwilę wrócę. Paulina podejrzewa, że Mateusz poszedł sprzedać komuś dopalacze. Chce sprawdzić, czy tak jak jej obiecał, nie sprzedaje ich dzieciom. Oddaj to natychmiast! To ty oddaj, to moje! Nie rozumiesz, że to jest trucizna? A co ci to obchodzi? Obchodzi! Dobra, masz tu swój hajs i spadaj. Powiem, co ty wyprawiasz? Obiecał, że nie będziesz tego świństwa sprzedawał dzieciom. A to jest jeszcze dzieciak! A ty miałeś się w ogóle w to nie wtrącać. Wiesz co? Przez to świństwo dzieci umierają. Jasne. Nie słyszałaś o tym? Naczytałaś się chyba za dużo w internecie i teraz przesadzasz. Wiesz co? Jesteś przestępcą! Dlaczego Mateusz jest przestępcą? Bo jest dealerem. Słucham? Co? Co ty, Paulina, mówisz? No tak, to jest prawda. Nie, to nie jest prawda. Ona oczywiście kłamie. Wystarczy. Chodźcie ze mną oboje. Sprzedaż narkotyków jest karalna. Ale ja nie sprzedaję narkotyków. Sprzedajesz dopalacze. Panie dyrektorze, ona kłamie, bo pokłóciliśmy się przed chwilą i próbuje mi dowalić. I oskarża mnie, że jestem dealerem. Zaraz to sprawdzimy. Wiesz co? Może pokaż panu dyrektorowi, co masz w plecach. On na pewno ma tam dopalacze. No to już... Wyłóż wszystko, co masz w plecach na stół. No ale... Żadnego ale. No szybciej. Świetnie. Co to jest? Milczysz? To ja ci powiem. To są dopalacze. No ale to nie są narkotyki. Ale to są bardzo niebezpieczne substancje. Powiadomię policję. Ale nie no, panie dyrektorze, proszę. Jest mi bardzo przykro, że uczeń z naszej szkoły robi rzeczy, które zagrażają innych. Twoje zachowanie... Mateusz, na to nie ma usprawiedliwienia. Jestem w szoku, że moja własna dziewczyna mnie wydała. Przecież teraz będę miał mega kłopoty. Czy ona sobie w ogóle zdaje sprawę z tego, co zrobiła? Nie sądzę. To była najtrudniejsza rzecz w moim życiu. Powiedzieć Chlebowskiemu, że mój chłopak jest dealerem. Ale wiem, że dobrze zrobiłam. Mateusz krzywdził innych. Przykro mi, że będzie miał problemy, ale to tylko i wyłącznie jego wina.